Jedną z wizytówek Muzeum Miejskiego Sztygarka, ekspozycji geologicznej oczywiście, jest okazała wizualnie geoda ametystów. No niestety nie jest to geoda, która pochodzi z obszaru Polski, tym bardziej z obszaru Dąbrowy Górniczej. Pochodzi z daleka, z Ameryki Południowej, dokładnie z Brazylii, gdzie na pograniczu Brazylii i Urugwaju występują potężne wylewy skał bazaltowych, w których uformowały się takie właśnie geody, często właśnie wypełnione pięknymi kryształami ametystu. Ametyst, minerał z grupy kwarcu, o charakterystycznym fioletowym zabarwieniu, wykorzystywany oczywiście jako kamień ozdobny i kamień jubilerski. Te geody oczywiście mają bardzo różne rozmiary. Największa z takich geod znajduje się w tej chwili w muzeum w Atherton w północno-wschodniej Australii. Natomiast pochodzi właśnie też z tego rejonu Rio Grande do Sul w południowej Brazylii i w północnym Urugwaju. Ta geoda nosi nazwę, dumną nazwę Cesarzowa Urugwaju. Właśnie w Urugwaju została wydobyta. Ma ponad 3 metry wysokości. Także no, gigantyczna geoda. Samo odkucie tej geody z tych skał bazaltowych zajęło górnikom około 3 miesięcy. No, ta geoda nasza jest znacznie mniejsza, no bo ma tylko 0,5 metra wysokości, ale też jest bardzo okazała. No, ponadto cena wstępu do Muzeum Miejskiego Sztygarka jest znacznie niższa do tego muzeum w Australii, gdzie można tą geodę oglądać. Jak się uformowały te geody ametystów? Jak mówiłem, były to skały takie wulkaniczne, bazaltowe. Wylały się te skały na formacje skalne, w których było dużo wody. Ta woda w formie pary przenikliła do tych bazaltów i uformowała takie pęcherze w stygnących potokach bazaltowych. I z tych par, które były bardzo bogate w związki mineralne, w tych geodach właśnie krystalizowały te kryształy. Tutaj jeszcze na koniec chciałbym dodać, że ametyst, nazwa ametyst pochodzi z greckiego od ametystos, co znaczy niepijany dosłownie. I właśnie ametyst jest uważany za taki kamień trzeźwości. Dlatego może chętnie raczej kobiety go używają, a nie mężczyźni.